Adamek, ja ci powiem tak. Twierdzisz, że jestem z cyrku, jestem klaunem, ale przecież w tym cyrku bierzesz udział już od jakiegoś czasu i gwarantuję ci, że większego klauna od ciebie w naszym freakfightowym środowisku nie ma. Twierdzisz, że sprzedała cię staruszka, dlatego wyleciałeś na pysk z samolotu. Że cię nie rozpoznała, miałeś podbite oko i byłeś wypity. A może właśnie cię rozpoznała? I pamięta, że w Stanach ty, pijaczyno, byłeś skazany za jazdę pod wpływem. Może się właśnie tego obawiała, że jesteś najebany i będziesz, kurwa, stery przejmował od pilotów. Zaczęłeś pyskować, więc cię wzięli i wyjebali. No prosta sprawa, no. I nie kazać tak, bo tak się zasłaniasz tylko tym boksem, walczysz z youtuberami, kurwa, a się tylko boksem zasłaniasz. Załóż małe rękawice, weź, wejdź do walki w MMA, no i zobaczymy, jaki będziesz kozak, kurwa. Widzisz, co by nie mówić, Andrzej Fonfara miał jaja. Założył małe rękawice, poszedł do MMA, od razu na dzień dobry dwie, kurwa, bomby wyłapał, ale se poradził, widzisz, odskoczył nogami, ważył 110. Ty nigdy nie będziesz tyle ważył i nigdy w MMA nie będziesz nic umiał, bo ja widziałem, jak ty się zabierałeś za kopanie u Łukasza Jerosza, to dzięki Bogu se nogi nie złamałeś. Ja to wszystko znam, Adamek, ja to wszystko znam, jesteś cienki jak dupa węża.